Środa, 10 kwietnia, oglądają Państwo informacje piotrkowskie. Karolina Paras, witam i zapraszam na serwis. 3 lata temu cały świat obiegła wieść o katastrofie lotniczej rządowego Tupolewa, lecącego z delegacją rządową na obchody rocznicowe do Katynia. Dziś w Piotrkowie tamte wydarzenia upamiętniono przed pomnikiem przy kościele Ojców Bernardynów. Punktualnie o godzinie 8:41 zgromadzeni przed pomnikiem katyńskim pamięć ofiar katastrofy uczcili minutą ciszy, którą przeszywał dźwięk klaksonu. Przed 3 laty do tego pomnika katyńskiego doszła tablica smoleńska. Niech dzisiaj w 3 lata po tych dramatycznych wydarzeniach będzie nam wolno polecić Bożemu Miłosierdziu i tych, którzy zginęli na Golgocie Wschodu, i tych, którzy chcąc oddać im cześć, szacunek i za nich modlić się na tej ziemi smoleńskiej, sami stamtąd już nie powrócili. Hołd 96 ofiarom, pasażerom prezydenckiego Tupolewa złożył prezydent miasta Krzysztof Chojniak wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ludomirem Pęciną. Kwiaty złożyli również przedstawiciele posła Antoniego Macierewicza, a także członkowie Gazety Polskiej. Nie obyło się bez symboli. Przed pomnikiem katyńskim pojawił się nie tylko krzyż ze zniczy. W tym roku nazwiska wszystkich ofiar wypisano na białych tabliczkach. Dzisiaj niestety pogoda nie pozwoliła, żeby wydłużać i czytać te nazwiska, więc przygotowaliśmy te tablice, które pojawiają się w naszych miesięcznicach i przez cały dzień do wieczora późnego one tutaj będą, tak, żeby mieszkańcy Piotrkowa i nie tylko oczywiście mogli zwrócić uwagę, że to dziś jest ten 10, chociaż dużo się mówi w mediach, ale spojrzeć i zobaczyć nazwiska, bo to są ważne nazwiska dla naszego narodu. Uroczystość rocznicowa zgromadziła przed pomnikiem grupę piotrkowian. Wśród nich byli ci, którzy każdego 10 dnia miesiąca przed pomnikiem oddają cześć pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Trzeba uczcić ten dzień tragedii narodowej. Dlatego tu jestem. Nigdy mi tutaj nie zabraknie, dopóki się nie dowiem, co się stało naprawdę z tym samolotem i z całą ekipą. Po zakończonych uroczystościach członkowie klubu wyjechali do Warszawy, aby wziąć udział w uroczystościach rocznicowych. Nowości wkraczają do piotrkowskich MZ-ek. Teraz bilet można kupić za pomocą telefonu. Skąd pomysł na takie udogodnienie dla pasażerów? Jak to działa oraz co się dzieje w momencie kontroli? O tym opowiadano podczas konferencji prasowej. A my o szczegółach powiemy w piątkowym wydaniu informacji. Husky, York, Doberman czy Labrador. Jak spać spokojnie, gdy sen z powiek spędza strach przed kradzieżą lub zagubieniem ulubionego pupila? Właściciele czworonogów mogą odetchnąć z ulgą, a to za sprawą akcji darmowego chipowania psów, którą prowadzi piotrkowski magistrat. Jak się okazuje, niewielu właścicieli decyduje się na zaczipowanie swojego psa, mimo iż większość twierdzi, że warto to zrobić, by być spokojniejszym o jego los. Czy zaczipowała pani już pies? Jeszcze nie. A uważa pani, że warto? No warto, na pewno, bo chociaż ja nigdy nie wypuszczam swojego bez smyczy, ale no, gdyby coś się stało, to jednak zawsze to bezpieczeństwo znalezienia psa. Jeszcze nie, ponieważ jest to malutki pieszek, jest bardzo pilnowany. A zamierza pan? Nie zastanawiałem się, ale spróbuję się zastanowić, może i coś wymyślę, bo no... No jak ją ktoś znajdzie uczciwy, to odda, na pewno. A i to jest jeszcze tam gdzieś monitorowane, tak? Jak tak, się chipuje, no to tak, to łatwiej znaleźć jest. W tym roku prowadzeniem bazy danych, jak i zakupem chipów zajął się Urząd Miasta. Teraz właściciele czworonogów będą mogli zaoszczędzić. Całkowity koszt zaczipowania pokryje właśnie magistrat. Dziś już wiemy, że dzięki temu, że magistrat wziął na swoje barki część, znaczy w zasadzie znaczącą część tej procedury, to chipowanie psów jest o wiele tańsze. Mianowicie wcześniej zaczipowanie jednego psa kosztowało 33 zł, natomiast teraz jest to kwota 17 zł. Każdy właściciel psa będzie mógł go oznakować bezpłatnie w przychodni weterynaryjnej Centrum Zdrowia Zwierząt. Chip to mikroprocesor, który wstrzykiwany jest przez weterynarza pod skórę. Sam zabieg trwa kilka sekund i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia. No mamy tutaj same zalety, bo w razie czego, gdy psiak nam zginie, dużo szybciej jesteśmy w stanie go odnaleźć, bo w momencie, kiedy trafia do schroniska, czy trafia do jakiejkolwiek lecznicy, jest sprawdzane, czy pies posiada chipa i wtedy odnajdujemy właściciela.
Wszelkie formalności, takie jak wypełnienie dowodu identyfikacji i rejestracji zwierzęcia, dokonuje się w przychodni. Każdy, kto będzie chciał oznakować swojego pupila, może to zrobić do 10 grudnia bieżącego roku. Która z organizacji międzynarodowych jest promotorem prawa humanitarnego? Jaką pomoc świadczy Polski Czerwony Krzyż, czy też ile komunikatów ostrzegawczych obowiązuje w Polsce? Na te pytania na pewno znają odpowiedź uczestnicy konkursu Ratujemy Życie. Co najważniejsze, potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, co również udowodnili w konkursie. To była już kolejna edycja konkursu Ratujemy Życie, który prowadzi Piotrkowski Urząd Miasta w ramach akcji Bezpieczne Miasto. Pięcioosobowe drużyny ze szkół podstawowych i gimnazjów w tym roku rywalizowały w dwóch konkurencjach. Swoją wiedzą z zakresu ochrony ludności, prawa humanitarnego czy też zarządzania kryzysowego wykazali się podczas testu. Ten, jak podkreślają uczniowie, może nie był łatwy, ale przygotowanie do niego przyniosło wiele korzyści. W konwencji się dużo nauczyłem, jak ratować życie, apteczki różne, jak złamania leczyć, poparzenia. Dowiedziałam się dużo różnych rzeczy i w klasie szóstej mi się to przyda na przykład na przyrodę, dlatego że będzie dużo o oparzeniach, o padaczce. Nauczyciele sprawdzali testy. Testy są bardzo na wysokim poziomie, bo jeżeli można powiedzieć, że na 200 punktów uczniowie zdobywają 185 punktów, to jest bardzo wysoki poziom. Drugi etap konkursu to już ćwiczenia w praktyce. Grupy miały do wyboru jeden zestaw, a w nim polecenie. Rozpoznać objawy i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Oprócz tego zawodnicy musieli odpowiedzieć na pytanie ratownika medycznego. Taki konkurs jest potrzebny. No przede wszystkim trzeba tą młodzież zachęcać do tego, żeby uczyła się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bo to jest potrzebne w dalszym etapie naszego życia. Spotykamy się z różnymi sytuacjami, gdzie ta pomoc, gdzie może ta pomoc być potrzebna. I to tutaj ta młodzież rzeczywiście pokazuje, że ma tą wiedzę, potrafi tej pomocy przedmedycznej udzielać. No i rzeczywiście jestem zadowolony z tego, że ta wiedza jest rzeczywiście bardzo duża. Ten konkurs pozwala nie tylko wykazać się wiedzą i zaprezentować swoje umiejętności o pomocy przedmedycznej, ale także może wiele nauczyć. To, co było najważniejsze, nawet już podczas samego konkursu pokazywano i powtarzano wiele razy, po to, by ta nauka została w pamięci młodych piotrkowian na całe życie. Bezpieczny sposób przeprowadzić taką akcję. Trzeba na początku sprawdzić swoje bezpieczeństwo, później zobaczyć, czy ta osoba kontaktuje, oddycha i czy wykonuje jakieś czynności życiowe, a później przystąpić do działania. Najważniejsze jest swoje bezpieczeństwo, czyli trzeba założyć rękawiczki ochronne, jeśli mamy, i następnie sprawdzić, czy osoba oddycha, próbować nawiązać z nim kontakt. Jeśli znajdziemy taką osobę leżącą, powiedzmy, na ulicy, trzeba wezwać również pomoc, zawołać kogoś z otoczenia. W konkursie wzięło udział 65 uczestników. Spośród 8 szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 12. Natomiast spośród gimnazjów najlepszym okazało się gimnazjum nr 3. Biegać każdy może, jednak nie każdy ma motywację. Na biegowego lenia najskuteczniejszym lekarstwem jest niewątpliwie bieganie w grupie. Dlatego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Piotrkowski Klub Endorfina włączyli się do ogólnopolskiej akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię to akcja propagująca bieganie, której patronuje Radiowa Trójka. Do ogólnopolskiej akcji przyłączył się też Piotrków. W imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim w sobotę 13 kwietnia zapraszamy serdecznie na akcję Biegam, bo lubię na Stadionie Miejskim w Piotrkowie przy ulicy Żwirki 6. Koordynatorem akcji w Piotrkowie jest klub biegacza Endorfina. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, którzy udzielą fachowych wskazówek i porad dotyczących technik biegania. W imieniu Piotrkowskiego klubu biegacza Endorfina chciałem zaprosić wszystkich, którzy chcieliby zacząć biegać. Myślę, że ta akcja przyczyni się do tego, żeby każdy mógł zrobić ten pierwszy krok i po prostu wyjść i pobiegać razem z nami. Biegamy, bo lubimy, czy biegamy, bo musimy? Zdecydowanie biegamy, bo lubimy. Nie muszę biegać, tak więc cieszę się z tego bardzo. Aczkolwiek myślę, że ci, którzy muszą, zmienią to później na lubią. Mamy piękny stadion, prawda, który no należałoby wykorzystać. I no, bieganie, lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, gdzie mówię, no każdy może się coś znaleźć dla siebie. Biegam, bo lubię. Jest to bardzo fajne hasło.
I ja myślę, że nic na siłę, nic nie musimy, ale naprawdę jest to coś wspaniałego, wspaniała inicjatywa, która naprawdę pozwoli wielu osobom zdecydowanie poprawić swoją, jak powiedziałem wcześniej, psychikę, fizykę i chemię całego organizmu, bo z tym jest związany układ wydolnościowy, z tym jest związany układ oddechowy, zdecydowanie mięśnie inaczej pracują, hormony, to wszystko jest bardzo powiązane. Udział w piotrkowskiej akcji Biegam, bo lubię może wziąć każdy. Zarówno zapalni biegacze, jak i ci, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z tym sportem. Start w najbliższą sobotę o 9:30 na Stadionie Miejskim Konkordia przy ulicy Żwirki. O medialnym szumie i ludzkiej nienawiści słowami Wisławy Szymborskiej opowiadali aktorzy Amatorskiego Teatru Dorosłych działającego w Miejskim Ośrodku Kultury. Premiera spektaklu zatytułowanego Jacyś tacy z dzwoneczkami odbyła się przy pełnej widowni, zaproszonej na scenę. Premiera spektaklu poprzedził krótki recital Anny Frontczak. To piosenki w jej wykonaniu wprowadziły widzów w nostalgiczny nastrój i przyniosły chwilę wyciszenia, przygotowując do spektaklu. Sztuka dotykała problemów szumu medialnego, który zawładnął życiem nie tylko mediów, ale i ludzi. Na tapetę aktorzy wzięli ludzkie gadanie, które niejednokrotnie może skrzywdzić człowieka. A wszystko to opowiedziane słowami Wisławy Szymborskiej. Widzowie mieli przede wszystkim zastanowić się nad siłą słowa, odnaleźć siebie w tych słowach, gdzieś włożyć siebie między rymy, wersy, słowa poetki i poszukać, żeby choć trochę ich to pobudziło do myślenia i do tego takiego wartościowego komunikowania się z innymi, słowami właśnie. Spektakl słowa połączony z multimediami i prezentacjami w tle to była prawdziwa uczta dla miłośników twórczości polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Spotkanie dostarczyło wielu wrażeń. Oceniali po spektaklu wzruszeni widzowie. Świetny materiał na Szymborska, moja ulubiona poetka. Lubię ją dlatego, że nie ma w niej patosu. Lubię jej sposób metaforyki absurdalno-paradoksalnej. Bardzo fajny dobór wierszy, dobrze to zrobione. Ale nie tylko to mogło zaskoczyć. Do spektaklu wkradło się nieco awangardy. Tym razem krzesła na sali widowiskowej stały puste. Widzów zaproszono na scenę. Tworząc tak kameralną atmosferę, pozwolono widzom na bliższy kontakt z aktorem. Obserwacje jego mimiki czy ekspresji. Bardzo ciekawy pomysł. Bardzo ciekawy pomysł, bardzo mi się to podobało i zupełnie inne odniesienie. Była pani zaskoczona, że nie zaproszono na widownię? Ja się domyślałam tego. Także to mnie tak bardzo nie zaskoczyło, ale bardzo mi się podobało. To nie pierwsza przygoda Amatorskiego Teatru Dorosłych z poezją i jej teatralną interpretacją. Aktorzy amatorzy na swoim koncie mają już projekty oparte na twórczości Agnieszki Osieckiej oraz piotrkowskiej poetki Janiny Nożownik. Teraz czas na rozwiązanie zagadki z piątkowego programu Kurs na Kulturę. Pytanie brzmiało, który jubileusz obchodzi w tym roku zespół Big Kike? W tym roku grupa obchodzi 25. urodziny. Prawidłowej odpowiedzi jako pierwsza udzieliła pani Barbara Drużbicka. Gratulujemy. Zaproszenie na imprezy taneczne czeka na panią w Miejskim Ośrodku Kultury, Aleja 3 maja 12. Na koniec mamy jeszcze jedno zaproszenie. W czwartek 11 kwietnia Klub Historyczny imienia generała Stefana Robeckiego Grota zaprasza na wykład pod tytułem Żołnierze Górnicy 1949-59. Z prelekcją wystąpi Józef Wąsacz, przewodniczący Komisji Historycznej Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Początek o 13:30. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Za chwilę magazyn sportowy. Ja dziękuję za uwagę. Do widzenia.
na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa, dlatego na ogół widzimy ich w służbowych uniformach, ale od czasu do czasu zdejmują mundury, aby sprawdzić się w sportowej rywalizacji. Ostatnią okazją ku temu był drugi halowy turniej piłkarski Piotrkowskich Służb Mundurowych, zorganizowany przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie oraz NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa w areszcie śledczym w Piotrkowie. W turnieju wzięły udział drużyny reprezentujące areszt śledczy, policję, straż pożarną, straż miejską, nadleśnictwo Piotrków, Pocztę Polską, Urząd Miasta oraz sędziów piłkarskich. Do fazy finałowej awansowały zespoły strażaków, sędziów, policjantów i pocztowców. Trzecie miejsce zajęła drużyna policjantów, którzy pokonali pocztowców 1-0. Do wielkiego finału awansowały natomiast zespoły obrońców tytułu, czyli strażaków oraz debiutantów, czyli sędziów. Mecz od pierwszych minut był niezwykle emocjonujący. Pierwszą bramkę zdobyli sędziowie, wkrótce potem strażacy zdołali jednak wyrównać, aby potem wyjść na prowadzenie. Sędziowie nie zamierzali się jednak poddawać i kilka minut przed końcem spotkania doprowadzili do remisu. Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie i do wyłonienia zwycięzcy niezbędny był konkurs rzutów karnych. Tu lepsi okazali się strażacy i to oni podnieśli w górę ten najcenniejszy puchar. No, udało się obronić tytuł, fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będzie dobrze. Zobaczymy. Czas pokaże. Akurat w tym składzie, no, z małymi roszadami, żeśmy wygrali 4 razy mistrzostwo tutaj województwa strażaków, także no, raczej nam dobrze idzie. No. Nie można narzekać. No, mecz był zacięty, tak? Drużyna straży była faworytem tego finału, no ale pokazaliśmy charakter, były emocje do końca. Troszeczkę tam niepotrzebnie było, zaostrzyło się, ale po meczu wszystko żeśmy sobie wyjaśnili i w atmosferze fair play żeśmy się rozstali. Zgodnie z przewidywaniami emocji nie brakowało, ale dzięki temu rywalizacja była ciekawsza, podkreślali organizatorzy. Grają to mężczyźni, prawda? Był to mecz finałowy, te emocje gdzieś tam się uwolniły i w związku z tym no, zaczęło gdzieś tam iskrzyć, tak? No ale to jest normalna rzecz podczas rywalizacji sportowej, tak? Tylko przyklasnąć, cieszę się, że tego typu turniej odbył się, jak zapewnili mnie główni organizatorzy. W przyszłym roku również będziemy organizować tego typu turniej, będzie on już w kalendarzu naszych imprez piłkarskich. Chcemy nieco tylko formułę zmienić, chcemy zaprosić jeszcze drużynę dziennikarzy oraz księży z naszego miasta. Organizatorzy przyznali też nagrody indywidualne. Najlepszym graczem turnieju został Kamil Różycki z zespołu pocztowców, najlepiej bronił Marcin Kozub, zawodnik zespołu reprezentującego areszt śledczy, a najlepszym strzelcem turnieju został Piotr Jagiełło z zespołu Straży Pożarnej, który nie licząc rzutów karnych pokonał bramkarzy swoich rywali aż 8 razy. Zawodnicy odebrali nagrody z rąk Stanisława Sipy, prezesa piotrkowskiego OZPN-u, pułkownika Jacka Lenarta, dyrektora aresztu śledczego w Piotrkowie i Jarosława Ciupińskiego, przewodniczącego NSZZ funkcjonariuszy więziennictwa w areszcie śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. 28 osób wzięło udział w trzecich nieoficjalnych mistrzostwach Piotrkowa w wyciskaniu sztangi. Zawody po raz kolejny zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Co roku ta impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji wzięli udział zawodnicy nie tylko z Piotrkowa, ale i z Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa czy Dobryszyc. W pierwszych latach robiłem to tylko dla szkół średnich. W tamtym roku rozszerzyłem ofertę swoją o kategorię Open i już w tym roku tak samo. W trzech kategoriach startują uczestnicy, to są klasy pierwsze, drugie, szkół średnich, trzecie, czwarte szkół średnich i kategoria otwarta, czyli kategoria open. Jest to coś, co chciałem zrobić od dawna, bo wiem, że tego się w Piotrkowie nie robi, a wiem, że jest zapotrzebowanie, zresztą to widać dzisiaj nie tylko po uczestnikach, ale po widzach. Z roku na rok rzeczywiście widzę, że jest coraz więcej tych osób chętnych do właśnie takiej rywalizacji. Każdy zawodnik musiał wycisnąć ciężar równy wadze swojego ciała. Uczestnicy zawodów mieli do dyspozycji po dwie próby. W pierwszej kategorii, w której rywalizowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z klas 1-2, wystartowało 6 osób. Najwięcej, 24 razy, sztangę podniósł Kacper Patrolski, uczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Kacper zdystansował swoich rywali o kilka powtórzeń, mimo że zrezygnował z drugiej próby. Po co podchodzić, jak już się wygranym jest, tak? No udało się, no. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie było konkurencji w ogóle. Szkoda.
Wśród uczniów klas 3-4 emocji było nieco więcej. Wśród 10 zawodników, którzy startowali w tej kategorii, najlepiej zaprezentował się Damian Kielian z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim, który podniósł sztangę 21 razy i podobnie jak jego kolega z Tomaszowa, który triumfował w pierwszej kategorii, również zrezygnował z drugiej próby. Zwycięzcy mógł zagrozić tylko Rafał Kluziński z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Piotrkowie, który w pierwszej próbie wycisnął sztangę 19 razy. W drugiej nie zdołał jednak poprawić tego wyniku i ostatecznie zajął drugie miejsce. Ogólnie dzisiaj była zacięta rywalizacja. No, na drugim miejscu uplasował się kolega, który 19 razy wziął. No to myślę, że dzisiaj było dużo ogólnie ludzi dzisiaj jest zgromadzonych tutaj. I ogólnie fajne zawody. W kategorii Open o zwycięstwo do końca walczyło dwóch zawodników, Marcin Kacperski i Artur Cichecki, którzy w pierwszej próbie wycisnęli sztangę odpowiednio 32 i 31 razy. W drugiej próbie Marcin Kacperski o jedno oczko poprawił swój rezultat, podczas gdy Artur Cichecki podniósł sztangę o jeden raz mniej niż jego rywal. Ostatecznie Cichecki musiał się więc zadowolić miejscem drugim. Zwycięzcę zawodów, Marcina Kacperskiego, zapytaliśmy o to, w jaki sposób trzeba ćwiczyć, żeby osiągnąć tak dobre wyniki. Trzeba unosić duże ciężary, dobrze jeść, suplementacja. Standardowo, no jak to na siłowni, nie? No i systematyczność przede wszystkim trzeba chodzić cały czas. Najlepsi zawodnicy otrzymali suplementy diety oraz odżywki i jak zgodnie twierdzą, za rok będą chcieli sprawdzić się ponownie. Rozgrywki amatorskiej Ligi Koszykówki organizowane przez Piotrkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji powoli dobiegają końca. Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowy mistrz, czyli Los Galacticos, zostanie zdetronizowany. Po tytuł zmierza bowiem Dekor Mebel, który w niedzielę odniósł kolejne zwycięstwo, pewnie pokonując ostatnią drużynę rozgrywek, czyli Słot 98-44. Dzięki temu zwycięstwu Dekor Mebel umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli. Jeszcze można wszystko przegrać. 5 kolejek, no to można dużo stracić. Musimy wygrać co najmniej 3 mecze, żeby obronić. Jeżeli wygramy 3 mecze, no to mamy pewne pierwsze miejsce. A jeżeli się noga poślizgnie, to trzeba wygrać wszystkie. Reszty, których pozostało, bo oprócz tych, które przegramy. Więc... Ale gwarancji nigdy nie ma. Tą ligę traktujemy raczej jako zabawę, tak? Jesteśmy ostatnią drużyną w tabeli, ale to myślę, że nie o to chodzi tak do końca. Chodzi o to, żeby się spotkać, pograć, poruszać troszeczkę, żeby nie siedzieć cały czas w domu. Słot przegrał w miniony weekend dwukrotnie, ulegając nie tylko liderowi, ale i ULKS Korab 36-88. Trzeci zaplanowany mecz, czyli Los Galacticos ku chwale ojczyzny, się nie odbył, gdyż ta drużyna nie zdołała skompletować składu. Koszykarze amatorzy zakończą tegoroczne rozgrywki 27 kwietnia.